Drugi dzień kwietnia 2016 roku z Rzeszowa, z miasta innowacji, wita Państwa Łukasz Kluwczyński. Zapraszam na historyczne, bo 80. derby Rzeszowa. Resowia kontra Stal. Bitwę o Rzeszów czas zacząć. Obydwie drużyny żyją już w katakumbach stadionu. Za moment pojawią się na murawie boiska. Na początek jednak poznajmy bohaterów, a więc wyjściowe składy. Zaczynamy od gości. Stal to w bramce z numerem pierwszym Dawid Kaszuba. Dalej w obronie od prawej strony numer 25 Michał Szymański. 22 kapitan Arkadiusz Baran. Numer 2 Kacper Drelich. 19 Maciej Maślany. W drugiej linii zagrają numer 15 Damian Jędryas. 13 Radosław Kanach. 23 Łukasz Szczoczarz. 21 Sławomir Szeliga. 8 Michał Lisańczuk. I w ataku na szpicy jako ten najbardziej wysunięty z numerem 11 Piotr Prędota. Trenerem gości od lutego 2015 roku jest pan Marcin Wołowiec. I czas na skład gospodarzy. Resowia w bramce z numerem 82 Marcin Pietryka. Dalej w obronie od prawej strony numer 9 Tomasz Ciećko. 20 Mirosław Baran. 18 Przemysław Żmuda. 4 kapitan Piotr Szkolnik. W drugiej linii zagrają numer 14 Szymon Kaliniec. 8 Konrad Domuń. 21 Dawid Kasza. 13 Michał Daniel. Numer 16 Dawid Pałys-Rydzik. I w ataku z 17 Bartłomiej Buczek. Trenerem Resowi jest 32-letni Szymon Szydełko. Jako główny to spotkanie poprowadzi pan Radosław Wąsik, który w tym sezonie sędziował już 8 spotkań trzecioligowych i 3 mecze na szczeblu drugiej ligi. Na liniach pomagać mu będą panowie Rafał Wójcik i Michał Wasil, cała trójka z Lublina. Zanim rozpoczną się 80. derby Rzeszowa, zanim będziemy piłkarskim świętem tego miasta, czeka nas jeszcze minuta ciszy poświęcona zmarłym tragicznie w wypadku zawodnikom Wólczanki. Po raz pierwszy zagrali przeciwko sobie 71 lat temu. Pierwsze derby wygrała Resowia. Do tej pory 31 zwycięstwo odniosła drużyna Stali. 16 razy padł remis. 32 zwycięstwa Resowia, ale ostatnie w sezonie 2012-2013. W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Stal pokonała u siebie Resowie 2-1. Brakuje dzisiaj kilku zawodników w obu ekipach. W Resowi za kartki pauzuje Radosław Adamski. Kontuzjowani są Adrian Hamera i Michał Ogrodnik. Z kolei w zespole Stali, w zespole gości za kartki pauzują Sebastian Brodzki i Peter Suswam, Nigeryjczyk, jeden z bohaterów pierwszego spotkania w tym sezonie. Peter Suswam zdobył bramkę wówczas dla Stali Rzeszów. Przepiękną bramkę. Peter Suswam to też piłkarz, który zdobył mistrzostwa Afryki do lat 2011 roku. W jednolitych, błękitnych trykotach goście Stal Rzeszów. Biało-czerwone koszulki, pionowe pasy i białe spodenki. To gospodarze, a więc Resowia. Siłą Resowi jest poukładana defensywa, na pewno solidny bramkarz w 21 meczach. Resowia dała sobie bić tylko 13 bramek. Z kolei Stal posiada super snajperów, którzy wiedzą, jak zachować się w polu karnym rywali. Z kolei defensywa nie stanowi monolitu, jeśli chodzi o zespół popularnych Żurawi. Od środka ten mecz zaczną gościa, więc Stal Rzeszów sprawdza jeszcze gotowość obu bramkarzy. Arbiter główny już za moment pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu. 80. derby Rzeszowa, 52. Ligowe derby. Jest Sławomir Szeliga, jest Piotr Prędota.
dwaj doświadczeni zawodnicy Stali zaczną to spotkanie. Spogląda jeszcze na zegarek arbiter główny. Za chwilę zacznie się szlagierowy pojedynek na szczycie trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej. Drodzy Państwo, kurtyna idzie w górę. Zasmakujmy w emocjach. Pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu. Od środka zaczyna drużyna gości. Stal Rzeszów. Jest Arkadiusz Baran, doświadczony piłkarz Stali Rzeszów, 36-letni obrońca. Walka w środku pola. Jeszcze raz dobrze w defensywie doświadczony Baran. Szymon Kaliniec. Walka w środku pola, jest ten gwizdek sędziego, faulowany zawodnik Kresowi. Mirosław Baran do drugiego z pary stoperów, Przemysław Żmuda. Podanie zwrotne, Mirosław Baran. 31-letni defensor, były piłkarz takich klubów jak Iglopol Dębica czy Siarka Tarnobrzeg. Uwaga, przejęła piłkę drużyna Stali. Szansa Piotr Prędota i znakomicie golkiperesowi Marcin Pietryka. To była znakomita okazja do tego, aby otworzyć rezultat tego spotkania dla Stali Rzeszów. Piotr Prędota, najskuteczniejszy strzelec drużyny Stali, zatrzymany jednak przez golkipera Resowi. Piotr Prędota do tej pory 11 goli w tej kampanii ligowej przy piłce gospodarze. Kasza do tyłu, Mirosław Baran, Przemysław Żmuda. Przemysław Żmuda z pominięciem drugiej linii. To podanie nie dociera do adresata. Dobrze czujnie w defensywie Stal. Gwizdek sędziego od rzutu wolnego. Drużyna gości. Stalowcy wiosną na razie zdobyli tylko jeden punkt. Zremisowali w Przemyślu z miejscową Polonią i przegrali na swoim boisku z Lubartowem. Z kolei Resowia będzie chciała podtrzymać pasce dwóch zwycięstw. Do tej pory 6 punktów zdobytych w tej rundzie rewanżowej przez popularne pasiaki. Kolejne przewinienie, kolejny gwizdek sędziego i od rzutu wolnego zaczną goście. Arkadiusz Baran z koła środkowego. Baran do prawej strony. To podanie jednak niedokładne. I poza linię boczną kapitan gospodarzy Piotr Szkolnik. Piotr Szkolnik, 29-letni defensor. Uwaga, w ataku Stal. Prędota nie sięgnął tej piłki. Nie koniec tej akcji. Oddalają niebezpieczeństwo na moment zawodnicy Resowi. Piotr Szkolnik. Do lewej strony Michał Daniel. Michał Daniel do przodu jednak. To podanie do nikogo, do piłkarza widmo i ponownie w ataku Stalowcy. Tomasz Ciećko dynamicznie prawym skrzydłem. Uwaga, Dawid Kasza przy linii bocznej. Jest już w polu karnym, szansa. Zablokowane to podanie. Znakomicie w defensywie drużyna Stali. No i gaszą ten pożar w obrębie własnej 16 goście. Jest kolejny gwizdek sędziego. Kolejny raz od rzutu wolnego zacznie drużyna gości. Jeszcze raz apeluję o przejście na sektor S5. Osób, które stoją tutaj na wale. Drodzy Państwo, bardzo proszę o przejście. Jest lepszy widok. Można sobie usiąść. Zapraszam. I uwaga, w ataku zespół Stali, Michał Lisańczuk. Lisańczuk w pole karne, dobrze głową jeden z defensorów Resowi.
Jak najdalej od własnej bramki, jak najdalej od własnej szesnastki zespół gospodarzy. Teraz podanie na wolne pole, wychodzi z bramki Dawid Kaszuba, czujny bramkarz Stali. I Dawid Kaszuba daleko, mocno do przodu. Maciej Maślany. Arkadiusz Baran po ziemi, do przodu niecelnie, przyjmuje piłkę Piotr Szkolnik. W ostatniej kolejce ligowej Stal Rzeszów przegrała na własnym stadionie 1-2 z Zawartem Lubartu. Z kolei Resowia pokonała na wyjeździe JKS Jarosław 2-0. Obecnie Stal i Resowia na drugim, trzecim miejscu w tabeli. Obie drużyny w 21 meczach zgromadziły na swoim koncie 41 punktów. Liderem Motor Lublin, który ma na swoim koncie 47 punktów. Piłka w środku pola. Na razie widać sporą nerwowość w poczynaniach obu ekip, sporo niedokładności, dużo chaosu. Tomasz Ciećko szeroko do Dawida Kaszy. Wysoki pressing drużyny Stali, no i to skutkuje stratą futbolówki przez zespół gospodarzy. Dzisiaj po raz pierwszy od 4 lat derby Rzeszowa na stadionie Resowi. Dawid Kaszuba. Dawid Kaszuba daleko do przodu. Za mocne jednak to wybicie 20-letniego golkipera, który od najmłodszych lat w Stali Rzeszów. Mamy korner dla Stali. Narożnika boiska Stal Rzeszów, prawa noga, więc ta piłka odchodząca od bramki. Uwaga, popatrzmy, duże zamieszanie. Nie koniec tej akcji. Dopiero teraz gwizdek sędziego przerywa grę. Faulowany golkiper Resowi Marcin Pietryka, 34-letni bramkarz, który całą karierę spędził w Resowi. Mirosław Baran do Przemysława Żmudy. Przemysław Żmuda do przodu i podanie Przemysława Żmudy ląduje w piłkarskich rękawicach Dawida Kaszuby. Dawid Kaszuba daleko, mocno do przodu. Dobrze głową Szkolnik. Z autu zespół Resowi. Piotr Szkolnik po linii. Michał Daniel. Prosimy o niezajmowanie miejsc w tych strefach, które będą pod ścisłym nadzorem ochrony. Cały obiekt, przypomnę, jest monitorowany. Jeszcze raz z autu Piotr Szkolnik. Piotr Szkolnik pod pole karne. Dobrze ustawieni w defensywie zawodnicy Stali Rzeszów. Na razie oprócz tej jednej sytuacji Piotra Prendoty z początku meczu nie mamy większego zagrożenia pod jedną czy też drugą bramką. Ale pisz, jak wspominałem, na pewno zawodnicy Stali. Jędry Las do prawej strony, Michał Szymański. Jędry Las. Michał Szymański, prawą stroną boiska. Łukasz Szczoczasz.
Łukasz Szczoczasz, przyjmasz dwóch rywali, no i siła złego na jednego, radzą sobie dwaj piłkarze resowi z szarżującym piłkarzem stali. Od bramki tym razem Marcin Pietryka. Marcin Pietryka do najbliżej ustawionego kolegi zespołu, Piotra Szkolnika. Przemysław Żmuda. Mirosław Baran. Mirosław Baran do linii. Ciećko. Piłka odbita od Sławomira Szeligi z Autoresowia na własnej połowie. Ciećko. Ładne teraz to podanie do środka, jest tam szarżujący z numerem 16 Dawid Pałys Rydzik i po raz kolejny faul na zawodniku stali. Od rzutu wolnego zaczną goście. Maciej Maślany. Maciej Maślany pod pole karne. Dobrze głową obrońca resowi, jeszcze w ataku drużyna stali, Szymański, uwaga, próba zagrania w pole karne, przecięte to podanie, Prędota, Maślany, Maciej Maślany w pole karne, uwaga, szansa obok bramki, uderza Sławomir Szeliga. Druga tak dobra sytuacja w tym spotkaniu dla Stali Rzeszów. Jest optyczna przewaga w tych pierwszych minutach drużyny gości. Ale jak na razie bezpłodni w swoich atakach piłkarzy obu ekip. Ciećko po linii. Dawid Kasza. Mamy autę dla resowi. Mirosław Baran. Przemysław Żmuda. Mirosław Baran naciskany pod presją do własnego bramkarza Marcin Pietryka. Mirosław Baran. Żmuda. Piotr Szkolnik, lewe sektory boiska. Michał Daniel. Przejmują piłkę zawodnicy Stali. To podanie jednak niecelne i z autu zacznie Resowia. Brakuje nam jak na razie składnych akcji. No nie jest to wybitne piłkarskie widowisko. Nie jest to to, czego oczekiwaliśmy. Z autu Piotr Szkolnik. Drelich do przodu, Piotr Prędota. Sporo teraz walki w środku boiska o to, kto ostatecznie wejdzie w posiadanie tej piłki. Nie sięgnął futbolówki doświadczony Sławomir Szeliga i już ponownie Resowia. Dawid Kasza, Bartłomiej Buczek zastopowany. Dobrze, Maciej Maślany jeszcze podcinany od tyłu przez Bartłomieja Buczka. Maciej Maślany ponownie od rzutu wolnego pod opieczni trenera Marcina Wołowca. Piotr Prędota, wsparty Lisańczukiem, piłka w pole karne, wybijają zawodnicy resowi, Baran do własnego bramkarza, Pietryka pod linię środkową. Buczek, ładne zganie piłki klatką piersiową, ale już szybka strata. I Arkadiusz Baran, kapitan gości. Jesteśmy na żywo. Z przekazem z 80. derbów Rzeszowa. Tych, którzy nie mogli obejrzeć pierwszych minut, serdecznie przepraszamy za problemy techniczne.
jak na razie 0-0 w starciu Resowi ze Stalą, chociaż to Stal miała dwie dogodne sytuacje do tego, aby zdobyć jako pierwsza bramkę w tym spotkaniu. Tymczasem Szeliga do Maślanego. Maślany w pole karne, uwaga, strzał głową i gol! 1-0 dla Stali Rzeszów. Kapitalne uderzenie głową. I Stal prowadzi w 80. derbach Rzeszowa 1-0. Gol Łukasza Szczoczarza. To 11. bramka Łukasza Szczoczarza w tym sezonie. No i potwierdzili tę swoją przewagę optyczną w pierwszych minutach goście. Jak ten gol wpłynie na morale, na postawę podopiecznych trenera Szymona Szydełko. Buczek, Domoń i Dawid Kaszuba. Dawid Kaszuba na połowę rywali. Lepszy w pojedynku powietrznym od rywali Konrad Domoń. Pietryka. I z autu niemal tuż przy linii środkowej zaczną Stalowcy. Maciej Maślany, 23-letni zawodnik, były piłkarz Stali Sanok. Grał też Maślany w młodej ekstraklasie w barwach Lecha Poznań. Reprezentował też barwy Termaliki. Piłkarz kompaktowy, mierzący zaledwie 169 cm wzrostu, ważący 64 kg. Wracamy do wydarzeń na murawie boiska. W ataku zespół Resowi. To podanie jednak niecelne. Lisańczuk poza linię boczną, bez ryzyka. Grający z ósemką Michał Lisańczuk. Lisańczuk to wychowanek Stali. Dzisiaj po raz 20 w tym sezonie. I gospodarze. Mirosław Baran. Tuż przy linii bocznej. Baran do własnego bramkarza. Marcin Pietryka. Przemysław Żmuda. Przemysław Żmuda po ziemi do przodu. Piłka pada łupem rywali, jeszcze faulowany w środku pola, grający z numerem 21. Sławomir Szeliga, wychowanek Stali, zawodnik, który zagrał 172 mecze w Ekstraklasie w barwach Widzewa i Krakowi. Od rzutu wolnego Arkadiusz Baran. Arkadiusz Baran w kierunku Szymańskiego. Szymański nie opanował piłki z autu na własnej połowie Resowia. Prędota do środka. Zatrzymany Szeliga. Jeszcze faul Sławomira Szeligi. I stały fragment gry dla Resowi na ich własnej połowie. Mirosław Baran naciskany przez Szeligę do tyłu. Pietryka. Domoń. Piłka na lewym skrzydle. Piotr Szkolnik. Przerzut na prawe skrzydło. Tomasz Ciećko wybija piłkę. Maślany. Baran. Ciećko. Dobrze w defensywie popracował z ósemką Lisańczuk. Kasper Drelich. I głową Mirosław Baran do środka.
Jest kolejny raz gwizdek sędziego, kolejny raz faulowany piłkarz Stali, tym razem Łukasz Szczoczasz, a więc jak na razie bohater tego spotkania, zdobywca jedynego gola. Uwaga, przejmują zawodnicy Resowi, zatrzymany grający z 14 Szymon Kaliniec. Dobry, a co najważniejsze, czysty jak za ten śliskę piłkarza gości. Z autu Michał Szymański. I Resowia, Szkolnik, do Mirosława Barana, Przemysław Żmuda i Marcin Pietryka. Często wracają z piłką do własnego bramkarza gospodarzy. Dzisiejszy mecz może obejrzeć tylko niespełna 1000 widzów. Impreza nie może mieć... Nie może być imprezą masową na wniosek policji, więc dzisiejsze spotkanie obejrzy na stadionie niespełna 1000 widzów. A my tymczasem mamy rzut wolny dla Stali. Arkadiusz Baran, 36-letni defensor, który w barwach Krakowi zagrał 137 meczów w Ekstraklasie, zdobywając w tym czasie 4 gole. No mają w swoich szeregach Stalowcy kilku piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, kilku piłkarzy z wielkimi nazwiskami. No i Stal prowadzi 1-0 po golu Łukasza Szczoczarza. Od bramki z 5 metra zacznie Marcin Pietryka. Mirosław Baran. Marcin Pietryka. Marcin Pietryka do środka. Dobrze w obronie Arkadiusz Baran. I z autu zacznie zespół Sowi. Niecelnie Konrad Domoń. Zabrakło odpowiedniej komunikacji przy tym podaniu grającego z ósemką wychowanka Resowi. Piłkarza rosłego, mierzącego 190 cm wzrostu. Prędota. I Dawid Kaszuba, bramkarz Stali. Dawid Kaszuba, do przodu. Arkadiusz Baran czyści wszystko przed własnym polem karnym. Grający z numerem 22 Arkadiusz Baran. O takich zawodnikach bramkarze lubią mówić, iż zamykają szlaban. Odrzutu wolnego Resowia, Szkolnik. Mirosław Baran. Mirosław Baran po ziemi do środka. Już prawa flanka, Tomasz Ciećko próba zagrania po linii w kierunku Konrada Domonia, ale skutecznie w defensywie po raz kolejny Maciej Maślany. Nie pozwalają dzisiaj na wiele swoim rywalom zawodnicy Stali. Uwaga, może teraz będzie okazja do tego, aby Resowia doprowadziła do remisu. Znakomicie na przedpolu Dawid Kaszuba. Już ruszają z akcją ofensywną goście. Piotr Prędota ma z przodu szeligę. Piotr Prędota do środka, wprost jednak pod nogi rywali. Tomasz Ciećko.
Tomasz Ciećko, głową Maślany. Faule grającego z numerem 16 Dawida Pałysa-Rydzika. Trendota w walce powietrznej. Z autu zacznie grający z numerem 25 Michał Szymański. 21-letni wychowanek Stali, dla którego jest to 15 mecz w tym sezonie. Uwaga, Prendota do środka. Szeliga. Sławomir Szeliga. Przy nim masz dwóch rywali. Zaportuje go w tej akcji Maślany. Szeliga. Zablokowane to podanie aute dla drużyny Stali. Maślany do tyłu. Jędryas pod pole karne. Dobrze ustawieni w defensywie zawodnicy Resowi. Teraz prosta strata grającego z numerem 21 Dawida Kaszy. Arkadiusz Baran, na prawe skrzydło, Piotr Prendota, na jeden kontakt do Sławomira Szeligi. Sławomir Szeliga jednak na spalonym, za linią obrońców w momencie podania Sławomir Szeliga. Kasza, Mirosław Baran. Uprzedzony Ciećko przez Lisańczuka. Michał Lisańczuk zatrzymany. Jeszcze Stal. No to jest mecz z kategorii tych za 6 punktów. No jak na razie lepsi goście. 1-0 prowadzi Stal po golu Łukasza Szczoczarza. Mamy rzut wolny dla popularnych Żurawi i zacznie grający z 19 Maciej Maślany. Maciej Maślany krótko. Lisańczuk. Maślany, pole karne, szansa, nie sięgnął piłki Szeliga. Kolejna znakomita akcja ofensywna drużyny Stali. I gospodarze. Szkolnik. Mamy auty dla Resowi. Zacznie Piotr Szkolnik, kapitan gospodarzy. Od bramki zacznie Dawid Kaszuba. Dawid Kaszuba na połowę Resowi. Walka w powietrzu, lepszy zawodnik gospodarzy. Kasza, ładnie z pierwszej piłki, będzie okazja dla Resowi. Dobrze w defensywie Kasper Drelich. Ostre wejście w nogi defensora Stali. No i robi nam się gorąco na płycie boiska. No to jest te spotkanie derbowe. Puszczają nerwy piłkarzom jednego i drugiego zespołu. Zagotowało się nam na płycie boiska. No i za chwilę pewnie posypią się żółte kartoniki. Cierpiał Kacper Drelich, 23-letni wychowanek gości. Kacper Drelich jak na obrońcę
nie przystało. Ma już na swoim koncie w tym sezonie 6 goli. Dosyć pokaźny dorobek bramkowy Kaspra Delicha. No i opatrywany teraz na płycie boiska środkowy obrońca Stali Rzeszów. Potrzebna interwencja sztabu medycznego. Ja przypominam, 1-0 prowadzi Stal Rzeszów po golu Łukasza Szczoczarza. Łukasz Szczoczarz, niezwykle doświadczony gracz, 32-letni napastnik, również grał w Ekstraklasie. W barwach Krakowi zaliczył 20 meczów i zdobył 10 goli. Podniósł się już o własnych siłach Kacper Drelich. On zgodnie z wytycznymi musi opuścić plac gry, więc przez moment w dziesiątkę Stal. Ale wydaje się, iż już wszystko jest w porządku z Kacperem Drelichem i za moment on wróci na płytę boiska. Tymczasem od rzutu wolnego Stala, konkretnie kapitan tego zespołu, Arkadiusz Baran. Arkadiusz Baran, fatalnie teraz środkowy obrońca Stali, z autu na własnej połowie za Sieresowia. Przy piłce gospodarza Marcin Pietryka. Żmuda, Pietryka. Marcin Pietryka poza linię boczną. Jest pierwsza zmiana w tym spotkaniu. Boisko opuścił grający w drużynie Resowi z numerem 16 Dawid Pałys-Rydzik. A w jego miejsce z numerem 11 Radosław Adamski. Wraca po pauzie za kartki 23-letni pomocnik. Szybka zmiana trenera Szydełki. Nie wiem, czym jest podyktowana ta roszada personalna, czy to przysłowiowa wędka dla Pałysa Rydzika, czy też po prostu jakiś uraz ofensywnego gracza Resowi. Kanach do tyłu, Arkadiusz Baran, Szkolnik. Sławomir Szeliga. Sławomir Szeliga. Szeliga z dystansu. Znacznie jednak pomylił się w tej sytuacji doświadczony piłkarz Stali. No i nie trafia w ten prostokątowy wymiar. 7,32 na 2,44. Sławomir Szeliga. Tymczasem Resowia. Marcin Pietryka. Piotr Szkolnik. Piotr Szkolnik do środka, jest 17 Bartłomiej Buczek. Bartłomiej Buczek, zawodnik sprowadzony w przerwie zimowej z Karpat Krosno, ale już zdołał strzelić bramkę dla swojego nowego klubu w tym sezonie, Bartłomiej Buczek. Aut dla gospodarzy. Szkolnik mocno w angielskim stylu w pole karne. Baran głową i prędota oddala niebezpieczeństwo od własnej bramki. Domoń. Faul tuż przy linii bocznej. I zacznie Piotr Szkolnik. Kapitan Resowi. Były piłkarz rezerw Wisły Kraków i pierwszego zespołu Kani Gostyń.
Piotr Szkolnik, pole karne, Kaszuba odważnie i skutecznie, bramkarz Stali Rzeszów, punktualny w tej sytuacji golkiper gości. Maślany. Szczoczasz, uprzedzony przez Mirosława Barana. Walka w środku pola. Buczek efektownie piętą. Piłka do prawego skrzydła. Dawid Kasza już za linii bocznej. Taka jest decyzja arbitra liniowego. To on zasygnalizował głównemu, iż piłka opuściła plac gry. Z autu zacznie Maciej Maślany. Cały czas 1-0 prowadzi Stal po golu Łukasza Szczoczarza. Piotr Prędota na wolne pole. Sławomir Szeliga. Z autu zespół Stali. Konkretnie z numerem 25 Michał Szymański. Prędota. Piotr Prędota do Szeligi. To podanie nie dociera do adresata. Szansa na kontratak dla Resowi. Faulowany piłkarz gospodarzy. Jest żółta kartka, jest indywidualne upomnienie dla zawodnika Stali. No, taktyczny faul, taktyczne przewinienie w środku pola Damiana Jędryasa. Jest żółta kartka dla tego gracza. Kaliniec. Domoń. Piłka pod pole karne. Uwaga, jest tam Buczek. Dobrze Stal. Uwaga, coraz bliżej bramki rywali Resowia. Gwizdek sędziego. Na spalonym Bartłomiej Buczek. Za nim obrońców w momencie podania napastnik gospodarzy. I od rzutu wolnego Dawid Kaszuba. Jędryas. Szymański. Michał Szymański do przodu. Dobry ślisk zawodnika Resowi. Kolejna akcja ofensywna gospodarzy. No, obudzili się po tym słabym początku podopieczni trenera Szymona Szydełki. Uwaga, próba dośrodkowania zablokowana przez Szymańskiego. Prędota wyłuskał piłkę spod nóg rywala. Piotr Prędota, faulowany zawodnik Stali. Piotr Prędota obok Łukasza Szczoczarza, więc zdobywcy gola w dzisiejszym spotkaniu. Tu najskuteczniejszy strzelec Stali, zdobywca 11 goli. Prędota, raczej doświadczony, 33-letni, z przeszłością w takich klubach jak Górnik Łęczna, Piast Gliwice czy też Pogoń Szczecin. Teraz mogą Państwo zobaczyć oprawę przygotowaną przez kibiców gospodarzy, bo tylko oni zostali wpuszczeni na te derby. A przy piłce Resowia, Szkolnik. Dobrze w obronie Kasper Drelich, on wrócił już po tym urazie. W komplecie więc Stal, Szeliga na wolne pole. I Resowia. Piotr Szkolnik.
Domoń. Szkolnik. Piotr Szkolnik do przodu. Teraz większym animuszem, coraz większą pasją atakują bramkę swoich dzisiejszych oponentów, zawodnicy Resowi. Mamy rzut wolny dla gospodarzy. Spora odległość do bramki Dawida Kaszuby, myślę, że około 29, może 30 metrów. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry piłkarze popularnych pasiaków. Uwaga, popatrzmy, dobra ta piłka, Kaszuba z problemami. Na ratę, ale skutecznie bramkarz Stali Rzeszów, Dawid Kaszuba. Brawa za tę interwencję dla 20-letniego golkipera Stali. Konrad Domoń. Konrad Domoń, niecelnie. Szkolnik. Faulowany Piotr Szkolnik. Od rzutu wolnego zaczęła Resowia. Przemysław Szmuda. Konrad Domoń. Mirosław Baran. Mirosław Baran szeroko. Tomasz Ciećko schodzi do środka. Ciećko zatrzymany. Jeszcze jednak nie koniec tej akcji. Jeszcze walczy Resowia, ale dobrze ustawione te zasieki w obronie drużyny Stali. I rusza z ósemką Lisańczuk. Michał Lisańczuk do Szeligi. Szeliga w pojedynku szybkościowym. Szeliga zatrzymany przez wracającego Konrada Domonia. Szkolnik na prawe skrzydło. Tomasz Ciećko. Dawid Kasza do tyłu. Mirosław Baran w kierunku napastników. Szkolnik. Brendota. Radosław Kanach. Długa piłka do przodu. Jest na dystancie. Szczoczasz poza polem karnym. Interweniuje Marcin Pietryka. Odważna, ale skuteczna interwencja bramkarza Resowi. Faul Kaspra Drelicha. Cierpiał grający z 17 Bartłomiej Buczek. Dzisiaj najbardziej ofensywnie ustawiony zawodnik gospodarzy. Odmierza te przepisowe 9 metrów, 15 centymetrów. Arbiter główny tego spotkania pan Radosław Wąsik z Lublina. Piotr Szkolnik, on zacznie od rzutu wolnego. Piotr Szkolnik, pole karne, uwaga, spore zamieszanie, duży chaos. Faulowany piłkarz Stali, Arkadiusz Baran. Taka jest optyka na tę sytuację arbitra. I Dawid Kaszuba. Zbliżamy się do zakończenia pierwszej części spotkania. To już 44 minuta. 1-0. Po golu Łukasza Szczoczarza w 80. derbach Rzeszowa prowadzi Stal. Jędryas niecelnie. Czy jeszcze będą w stanie wrócić się do gry w tej pierwszej części spotkania zawodnicy Resowi? Kolejny faul w środku pola. Przemysław Żmuda. Dobrze w obronie Stal.
Uwaga, jeszcze jedna próba zagrania piłki w pole karne, zablokowana przez Piotra Prendota. Dał tu szkolnik. Jeszcze raz za linii bocznej Piotr Szkolnik. Piotr Szkolnik. Wybijają zawodnicy Stali na uwolnienie, używając nomenklatury hokeja na lodzie, goście. Mirosław Baran pod pole karne. Bartłomiej Buczek. Będzie korner dla Resowi już w doliczonym czasie pierwszej części. Ustawia piłkę w narożniku boiska Piotr Szkolnik. No on ma abonament na stałe fragmenty gry w zespole Resowi. Piotr Szkolnik, lewa noga, więc ta piłka będzie odkręcana od bramki Stali Rzeszów. Piotr Szkolnik, uwaga, szansa, broni Kaszuba, uderzenie głową Bartłomieja Buczka. Był na posterunku bramkarz Stali. Kaszuba. Mirosław Baran. Pietryka. Jeszcze raz Mirosław Baran. Mirosław Baran, długa piłka do przodu. Lepszy w pojedynku powietrznym zawodnik Stali. Szymański. Faulowany. Od rzutu wolnego zacznie Arkadiusz Baran. Dobrze ustawiona w drużynie, w obronie drużyna Resowi. Uwaga, przejmuje piłkę Stal Prendota, Piotr Prendota, jeszcze odegranie. Uwaga, jest centra, szansa, dobrze w defensywie Przemysław Żmuda. Koniec pierwszej części tego spotkania, trzy kwadranse za nami, 80. derby Rzeszowa, piłkarska wojna w stolicy Podkarpacia. Po pierwszych 45 minutach Resowia przegrywa na własnym stadionie przy ulicy Wyspiańskiego 0-1 po golu Łukasza Szczoczarza. Tyle na razie, proszę pozostać z nami, za kilkanaście minut wracamy na drugą połowę tego meczu. Maciuś! Ej! Dwoje, Maciuś! 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 Ma
Tak, to nie jest.
Witam Państwa ponownie. Po przerwie wracamy na stadion przy ulicy Wyspiańskiego. 80. derby Rzeszowa po pierwszych trzech kwadransach. Resowia przegrywa ze Stalą 0-1 po golu Łukasza Szczoczarza. Za chwilę druga odsłona tego spotkania, ale wcześniej przypomnę Państwu wyjściowe składy obu ekip. Goście Stal w bramce z jedynką Dawid Kaszuba. Dalej w obronie numer 25 Michał Szymański. 22 kapitan Arkadiusz Baran. 2 Kacper Brelich. 19 Maciej Maślany. Pomocnicy numer 13 Radosław Kanach. 15 Damian Jędryas, 21 Sławomir Szeliga, 23 strzelec gola Łukasz Szczoczarz, 8 Michał Lisańczuk i w ataku z 11 Piotr Prendota. Trenerem Stali jest 40-letni Marcin Wołowiec i czas na skład Resowi. Bramce z numerem 82 Marcin Pietryka, 9 Tomasz Ciećko, 20 Mirosław Baran, 18 Przemysław Żmuda, 4 kapitan Piotr Szkolnik. Druga linia, 8 Konrad Domoń, 13 Szymon Kaliniec, 21 Dawid Kasza, 14 Michał Daniel, numer 11 Radosław Adamski, który zastąpił jeszcze w pierwszej części spotkania Dawida Pałysa Rydzika i w ataku z numerem 17 Bartłomiej Buczek. Trenerem gospodarzy jest pan Szymon Szydełko. Jako główny ten mecz prowadzi pan Radosław Wąsik. Na liniach pomagają panowie Rafał Wójcik i Michał Wasil. Cała trójka z Lublina. Więcej zmian po przerwie nie ma, oprócz tej jednej, która dokonała się jeszcze w pierwszej połowie tego spotkania. Od środka zacznie zespół Resowi. Jest Bartłomiej Buczek, jest Radosław Adamski. I za chwilę zaczynamy drugie 45 minut piłkarskiej wojny o Rzeszów. I zaczynamy. Resowia. Kaliniec do tyłu. Mirosław Baran do przodu. Dobrze w obronie Kasper Drelich. Maślany naciskany. Tomasz Ciećko. I Kasper Drelich. Piłka dla Stali, uwaga, Piotr Prendota, ładnie na jeden kontakt, zazębia się ta akcja, Stali Mielec, jest gwizdek sędziego na spalonym, zawodnik Stali Mielec, przepraszam, Stali Rzeszów, grający z numerem 8, Michał Lisańczuk. I Resowia. Dobrze głową w obronie Kasper Drelich. Trzeba przyznać, dobrze prezentują się w dzisiejszym spotkaniu defensorzy Stali Rzeszów. Nie pozwalają dzisiaj na wiele swoim rywalom. No jak na razie mają pod kontrolą ten mecz podopieczni trenera Marcina Wołowca. Z autu gospodarze, Szkolnik do własnego bramkarza. Marcin Pietryka. Mirosław Baran. Mirosław Baran do środka. Dawid Kasza. Szybko tracą jednak piłkę zawodnicy Resowi. Szeliga do prawego skrzydła. Szczoczarz do tyłu. Jeszcze raz Łukasz Szczoczarz wpadł na Szkolnika, jest faul i rzut wolny dla Stali. I zaczyna Arkadiusz Baran w pole karne, Sławomir Szeliga, zastopowana ta akcja zawodnika Stali. Jeszcze gwizdek sędziego.
Mirosław Baran. Do prawego skrzydła. Tomasz Ciećko. Po raz kolejny jednak łatwy, prosty, wręcz szkolny sposób tracą futbolówkę gospodarze. Uwaga, może teraz wyjdzie lepiej zawodnikom RS-owi. Kolejna strata. Faulowany, grający z numerem 25 Michał Szymański. Arkadiusz Baran. Maślany. Kaszuba. Szymański, niecelnie, Szkolnik. Jędryas, niecelnie. Szkolnik. Bartłomiej Buczek, Bartłomiej Buczek. Przewraca się przy linii bocznej napastnik RS-owi. Był faulowany w tej sytuacji Bartłomiej Buczek. 28-letni napastnik RS-owi. Piotr Szkolnik zacznie od rzutu wolnego tuż przy linii bocznej. Dwóch piłkarzy stali w murze. Piotr Szkolnik, uwaga, szansa, dobrze, przed siebie Dawid Kaszuba. Skutecznie bramkarz stali Rzeszów. I RS-owia. Tomasz Ciećko. Do tyłu. Mirosław Baran. Mirosław Baran do środka. Szymon Kaliniec. 22-letni wychowanek RS-owi. Do boku jeszcze raz popularny Kali. Kaliniec pod pole karne. Uwaga, będzie okazja dla RS-owi. Znakomicie w obronie zawodnik Stali. Nie koniec tej akcji. Jeszcze w ataku RS-owia. Zatrzymany Kaliniec. Wybija piłkę Arkadiusz Baran. Szczoczarz i Pietryka. Marcin Pietryka do Mirosława Barana. Tomasz Ciećko po linii. Kaliniec, Szymon Kaliniec. Blisko niego aż dwóch zawodników Stali. I mamy aut dla popularnych stalowców. Maślany. Ciećko. Tomasz Ciećko. Arkadiusz Baran. Poza linię boczną środkowy obrońca Stali. Ciężko wykreować jakąś groźną akcję ofensywną zawodnikom RS-owi. Dzisiaj bardzo czujnie w defensywie. No i też skutecznie w ataku, bo prowadzą 1-0. Piłkarze Stali Rzeszów. Od bramki zacznie Dawid Kaszuba. Dawid Kaszuba. Walka w powietrzu. Sławomir Szeliga, Piotr Prędota. Niepotrzebnie chyba podnosił tę piłkę. Cały czas jednak w ataku Stal. Łukasz Szczoczarz. Pole karne, uwaga. Za mocne to dośrodkowanie. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze szansa, gol! 2-0. Piotr Prędota.
2-0 prowadzi Stale Rzeszów w 80. derbach stolicy Podkarpacia. No jest to 12. gol w tym sezonie Piotra Prędoty. No i ponownie on wysuwa się na prowadzenie na tej liście najlepszych strzelców drużyny Stali. Tymczasem mamy drugą zmianę w Resowi. Z boiska zszedł grający z numerem pierwszym Dawid Kasza. A w jego miejsce na boisku w drużynie Resowi z numerem 15 Adrian Mołdoch, 18-letni wychowanek, piłkarz obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi, mierzący 191 cm wzrostu, ważący 83 kg. Mamy rzut wolny dla Resowi. Piotr Szkolnik od rzutu wolnego. Piotr Szkolnik, uwaga, w pole karne. Dobrze w obronie zawodnicy Stali. Jeszcze faulowany defensor drużyny gości. Faulowany Kacper Drelich. I od rzutu wolnego Dawid Kaszuba. Piotr Prędota strącił tę piłkę głową. Podanie jednak nie dotarło do wychodzącego na dobrą pozycję Lisańczuka. Prędota, Szczoczarz. Do Szymańskiego, ten do tyłu. Jest Arkadiusz Baran, Arkadiusz Baran. Piotr Prędota nie opanował piłki, bohater jednej z ostatnich akcji, a więc strzelec drugiego gola. Z Autusowia. Szkolnik. Mirosław Baran. Mirosław Baran po ziemi. Błyskawicznie odzyskują piłkę zawodnicy Stali. Maślany lewą flanką, Szeliga, Szeliga przed sukursem koledze. Opłaciło się to, bo profituje to wsparcie Szeligi wrzutem z autu dla Stali Rzeszów. Maślany z linii bocznej. Maciej Maślany i głową Tomasz Ciećko. Cały czas jednak Stale w natarciu. Maślany. Maciej Maślany schodzi do środka. Maciej Maślany. Maślany. Jest gwizdek sędziego. Faulowany zdaniem arbitra grający z 19 Maślany. I mamy rzut wolny dla Stali Rzeszów. Łukasz Szczoczarz, on wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Łukasz Szczoczarz, wybita piłka głową przez zawodnika Resowi. Jeszcze w ataku Stalowcy, dopiero teraz gwizdek sędziego przerywa grę. Ciećko. Szeliga, Sławomir Szeliga, no ma sporo sił, ma ten 33-letni zawodnik. Sławomir Szeliga szarpie raz po raz, próbuje poderwać swoich kolegów do jeszcze bardziej wytężonej pracy, mimo dwubramkowego prowadzenia.
No teraz mamy trochę ograniczone pole widzenia. Zadymiona część boiska, 16 dokładnie Stali Rzeszów. Mamy krótką przerwę w tym spotkaniu, spowodowaną tym, iż odpalono środki pirotechniczne. Wznowiono mecz z autu Piotr Szkolnik na wysokości pola karnego rywali. Piotr Szkolnik, pole karne, Baran głową poza własne pole karne. Szkolnik jeszcze raz w szesnastkę wybijają zawodnicy Stali Rzeszów. Żmuda do prawej strony boiska. Mołdoch. I od bramki, odrzutu wolnego. Dawid Kaszuba. Mamy rzut wolny dla Stali Rzeszów. Spora odległość do bramki Pietryki. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry goście. Łukasz Krzysztof, aż ponownie on zacznie z rzutu wolnego. Jest gwizdek sędziego. Łukasz Krzysztocza, czysty stansu, zdecydował się na bezpośrednie uderzenie. No była siła, ale zabrakło precyzji przy tym strzale Łukasza Szczoczarza. Od bramki Marcin Pietryka, 34-letni bramkarz gospodarzy. Mirosław Baran. Kasper Drelich. Z autu Resowia. Przemysław Żmuda w kole środkowym. Żmuda do przodu na prawe skrzydło. Czujnie w defensywie zawodnicy Stali. Cieczko. Do tyłu. Mirosław Baran prawą stroną próbuje Resowia. Adrian Mołdoch na narożniku boiska. Mołdoch wywalczył tylko rzut z autu dla swojego zespołu. 18-letni piłkarz Resowi, który pojawił się na płycie gry w drugiej połowie. Mirosław Baran. Przemysław Żmuda do własnego bramkarza, Marcin Pietryka. Kaliniec
do prawej strony. Jeszcze raz Kaliniec, Mirosław Baran. Przemysław Żmuda. Przemysław Żmuda, Żmuda po ziemi do przodu, skutecznie ślizgiem gający z 15 Damian Jędryas. 24-letni piłkarz Stali, który debiutował w tym klubie w 2008 roku. Szczoczasz. Poza linię boczną Łukasz Szczoczasz. Leży na murawie boiska zawodnik Stali. Arkadiusz Baran, on ucierpiał w starciu z jednym z rywali. No i jest potrzebna pomoc lekarza, pomoc sztabu medycznego. Zwija się teraz z bólu na płycie boiska Arkadiusz Baran. Ostoja defensywy Stali Rzeszów, cieszący się niezwykle dużą estymą 36-letni obrońca. Podniósł się Arkadiusz Baran. No i za moment będziemy wiedzieć, czy jest w stanie kontynuować grę w tym spotkaniu kapitan i stoper Stali Rzeszów. I Stal. Łukasz Szczoczasz, on goni za piłką Pietryka. Mirosław Baran. Mirosław Baran do prawej strony. Ładnie wyprzedził rywala Maciej Maślany. W międzyczasie mieliśmy kolejną zmianę w drużynie Resowi. Z boiska wszedł grający z 13 Michał Daniel. A w jego miejsce z 7 Dawid Bieniasz, 19-letni defensor. Żmuda. Mirosław Baran. Już w komplecie drużyna Stali. Wrócił na boisko kapitan tego klubu. Mirosław Baran, Mirosław Baran, jest szkolnik. Uwaga, zamyka to wszystko Adamski. Adamski przeciągnął jednak odrobinę to dośrodkowanie. Radosław Adamski wyrzucony już do linii końcowej. Bartłomiej Buczek, no i ten strzał nie miał siły i nie mógł zaskoczyć Dawida Kaszubę. Będzie zmiana w zespole Stali. Opuści jednak boisko Arkadiusz Baran. Ten uraz okazał się silniejszy. Nie jest w stanie kontynuować gry zawodnik z numerem 22. Już poza boiskiem Arkadiusz Baran. A w jego miejsce na płycie gry melduje się z numerem 3 Tomasz Wandzik, 21-letni obrońca. Dzisiaj po raz drugi z ławki w tym sezonie. Do tej pory tylko 45 minut. I Resowia. Czy stać w tym spotkaniu? Chociaż na bramkę kontaktową zawodników Resowi. Jak na razie Stal prowadzi 2-0 i Stal jest bliższa zdobycia kompletu punktów w derbach Rzeszowa.
Pierwsze spotkanie w tym sezonie również padło łupem zawodników Stali. Uwaga, tymczasem Resowia szansa! Doskonale, Dawid Kaszuba. Kaszuba. Ciećko. Jarosław Baran. Pod linię środkową. Szymon Kaliniec. Kaliniec do przodu. Pierwsza jakże ważna interwencja w tym spotkaniu nowego gracza na boisko, a więc Tomasza Wandzika. Do rzutu wolnego zacznie Stal. A w międzyczasie kolejna, ostatnia już zmiana w drużynie Resowi. Z boiska zszedł Konrad Domoń, a w jego miejsce z numerem 25 Łukasz Świst, wychowanek Resowi. Leży na murawie boiska zawodnik Stali. Będzie korner dla drużyny w niebieskich kostiumach. Jest już w narożniku boiska Łukasz Szczoczarz, który przejął paskę kapitana po tym, jak plac gry opuścił kontuzjowany Arkadiusz Baran. Wracają teraz niemal całą drużyną we własne pole karne zawodnicy Resowi. Łukasz Szczoczarz, popatrzmy, dobrze, głową zawodnik Kresowi, nie koniec tej akcji, Maślany. I od bramki zacznie Marcin Pietryka. W następnej kolejce Resowia zagra w delegacji z Sokołem Sieniawa, z kolei Stal u siebie z Motorem Lublin. I to będzie starcie na szczycie. Starcie dwóch drużyn, które w tej chwili najwyżej plasują się w tabeli trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej. Pietryka. Baran. Mirosław Baran. Próba zgania tej piłki głową. Nie powiodła się, Maślany. W kierunku Szeligi. Sławomir Szeliga. Traci piłkę doświadczony gracz Stali, Pietryka. Przemysław Żmuda. Jeszcze raz Żmuda. Szczoczarz, Łukasz Szczoczarz, Sławomir Szeliga, zatrzymany przez Mirosława Barana. Baran nabiera tempa, ta akcja Resowi rusza dynamicznie. Dawid Bieniasz, no on ma pełen bak paliwa, on przed momentem pojawił się na płycie boiska, ale wcześniej przerwana gra, gwizdek sędziego. I od rzutu wolnego zacznie Stal. Dawid Kaszuba. Maślany. Piłka poza linią boczną. Łukasz Świst do tyłu, Przemysław Żmuda. Przemysław Żmuda po ziemi do środka. Dobrze, Jędryas. Tomasz Ciećko, prawa flanka.
Łukasz Świst. Łukasz Świst. Próba przeniesienia ciężaru gry na lewe skrzydło. Nie powiodła się. Teraz podanie dociera do adresata. Dobry wcisk zawodnika Stali Rzeszów. Zautur Esowia, szkolnik w pole karne. Szeliga, Szeliga! Poza linię boczną Sławomir Szeliga. Jeszcze raz za linii bocznej Piotr Szkolnik. Wysokość pola karnego rywali. Piotr Szkolnik mocno w pole karne w angielskim stylu. Uwaga, Szeliga. Sławomir Szeliga trafia w kolegę zespołu Lisańczuka. Ciećko. Tomasz Ciećko, jest centra w pole karne. Jeszcze Resowia. Adamski, Adamski do końca ambitnie walczył o odzyskanie piłki. Radosław Adamski, ale zdaniem arbitra przekroczył przepisy w tej sytuacji, grający z jedenastką Adamski. Mecz o prymat w stolicy Podkarpacia, 22. kolejka trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej. Resowia 0, Stal 2. Bieniasz, Dawid Bieniasz, prawą flanką, Bieniasz faulowany. Nie umknęło to uwadze arbitra, przewinienie Kacpera Drelicha. Zacznie Piotr Szkolnik. Tuż przy linii bocznej kapitan Resowi. Piotr Szkolnik, uwaga! Próba uderzenia głową przez Śwista zablokowana. Jeszcze Łukasz Świst i narzut rożny. Tomasz Wandzik. Zmierza już do narożnika boiska Piotr Szkolnik. Piotr Szkolnik na 16 metr. Jeszcze odegranie do Szkolnika. Fatalnie. Jednak zawodnik Resowi, Prendota, ładne przepuszczenie. Zatrzymany Prendota przez grającego z numerem 14 Szymona Kalińca. Widać już też pierwsze oznaki zmęczenia. Będzie kolejna zmiana w tym spotkaniu. Tym razem na korektę w swoim składzie decyduje się trener gości, pan Marcin Wołoniec. Z boiska schodzi grający z numerem 15 Damian Jędryas. A w jego miejsce na boisku z numerem 6 Patryk Zieliński. Wychowanek Resowi po raz 14 w tym sezonie z ławki rezerwowych 19-letni Zieliński. Uwaga, szansa dla Resowi, nie ma bramki, coś niesamowitego, popędził prawym skrzydłem Dawid Bieniasz i fantastycznie Dawid Kaszuba. Kapitalnie spisuje się dzisiaj między słupkami własnej bramki 20-letni golkiper Stali Rzeszów. Jest też rzut rożny dla Resowi, Piotr Szkolnik, dobra ta centra. Jest gwizdek sędziego, przerwana gra. Od rzutu wolnego zacznie Stal. No ale nabiera rumieńców to spotkanie w ostatnich minutach. Rośnie nam temperatura bitwy o Rzeszów.
Przemysław Żmuda. Szkolnik. Piotr Szkolnik do tyłu, Żmuda. Na prawe skrzydło, szeroko, zgodnie z podręcznikiem, Tomasz Ciećko. Mołdoch. Tomasz Ciećko, w pole karne. Wybijają Stalowcy. Sławomir Szeliga. Zwolnił tempo tej akcji doświadczony Szeliga, Szczoczasz, Łukasz Szczoczasz. Cały czas on przy piłce, faulowany Łukasz Szczoczasz przez Piotra Szkolnika. I od tego rzutu wolnego zacznie Sławomir Szeliga. Maciej Maślany. Brendota i out dla Stali. Mirosław Baran. Przemysław Żmuda. Przemysław Żmuda, próba zagrania z pominięciem drugiej linii, nie powiodła się. Radosław Kanach do przodu, ale on też nie celnie. Strasznie szarpana gra w dzisiejszym spotkaniu. Często musi przerywać akcję arbiter, używając gwizdka. No to nie wpływa na płynność akcji, na płynność tego spotkania. Na pewno typowy mecz walki, mecz derbowy, a więc tutaj nikt nogi odstawiał nie będzie, tak jak w tej sytuacji Piotr Szkolnik. Sławomir Szeliga pod pole karne. Maślany. Faulowany Maciej Maślany. Sławomir Szeliga do Piotra Prendoty, zgranie tej piłki głową. Wybijają zawodnicy Resowi. Szeliga. Faulowany Sławomir Szeliga. Sławomir Szeliga, złe to odegranie, szansa na kontratak dla Resowi, ale już Szeliga naprawia błąd kolegi, tylko na moment. Ruszają trójką zawodnicy Resowi, fatalne, nie w tempo to zagranie za plecy, no ale faulowany, grający z numerem 11 Radosław Adamski, stąd te piłka cały czas w posiadaniu Resowi. Ciećko, szeroko, do Mołdocha. Adrian Mołdoch, Tomasz Ciećko. Prawa flanka. Uwaga, jest centra. Głową Michał Szymański. Żmuda. Łukasz Świst. Mirosław Baran przy osi boiska. Żmuda. Coraz bliżej pola karnego rywali Resowia. Dobrze w defensywie Maślany. Po raz kolejny przerywają akcję Resowi w tym najważniejszym momencie. Zawodnicy Stali Rzeszów i faul w środku pola.
84 minuta tego meczu i żółta kartka dla zawodnika Resowi. Karany grający z numerem 25 Łukasz Śwista, więc piłkarz, który pojawił się w drugiej połowie. I Sławomir Szeliga. Sławomir Szeliga w pole karne, był tam Prendota. Głową wybijał piłkę Przemysław Żmuda. Szkolnik. Piotr Szkolnik, lewe sektory boiska. Szkolnik, wysokość pola karnego. Szkolnik, pole karne, Kaszuba. Kolejna kapitalna interwencja Dawida Kaszuby w tym spotkaniu. Na pewno jeden z wyróżniających się piłkarzy w tym spotkaniu. Tymczasem Resowia. Adamski do Szkolnika. Piotr Szkolnik. Już Stal. I będzie jeszcze jedna zmiana. Zmiana w drużynie Stali Rzeszów. Boisko opuszcza Michał Lasańczuk. Napracował się w tym spotkaniu wychowanek Stali Rzeszów. A na boisku już za moment, już jest z numerem 9, zaledwie 18-letni Arkadiusz Gil. Jak widzą Państwo, ostra, bezpardonowa, męska walka, jak na derby przystało. Auty dla Resowi. Mirosław Baran. Mirosław Baran na 16 metr. Jeszcze odegranie Śwista. Wybija Maślany. Cały czas w ataku Resowia. Szkolnik. Piotr Szkolnik. Będzie auty dla Stali. To już końcowe fragmenty tego spotkania. 3 minuty plus to, co doliczy arbiter do zakończenia derbów Rzeszowa. Jak na razie lepsza Stal. Stal prowadzi 2-0 i kontroluje przebieg tego spotkania. Odskoczył na 3 punkty swoim rywalom z zamiedzy po tym meczu Stalowcy, jeśli takim rezultatem zakończy się ten mecz. Odrzut wolnego Kaszuba. Pietryka. Tomasz Ciećko. Tomasz Ciećko. Pod pole karne jest tam Szkolnik, zawędrował teraz daleko pod pole karne rywali, nominalny lewy obrońca Resowi. Tu zacznie Łukasz Szczoczasz, a więc ten, który zaczął strzelanie w tym spotkaniu. Strzelec pierwszego gola. Szymański. Szczoczasz.
Łukasz Szczoczasz, podcinano tytuł Łukasz Szczoczasz przez Adamskiego. Odrzutu wolnego tuż przy linii bocznej zacznie Łukasz Szczoczasz. Łukasz Szczoczasz, uwaga, Prędota i Marcin Pietryka, bramkarz gospodarzy. Jeszcze jeden atak Resowi. Uwaga, jest dośrodkowanie. Bieniasz. Mołdoch, Adrian Mołdoch, płasko, niecelnie, Tomasz Ciećko, w pole karne, nie sięgnął piłki Mołdoch, jeszcze szansa dla Resowi, jest uderzenie, nie ma jednak bramki dla gospodarzy. I nakazuje teraz pośpieszyć się bramkarzowi Stali arbiter. Będzie kradł te cenne sekundy Dawid Kaszuba. Czas jest tutaj z sprzymierzeńcem drużyny Stali. Prędota do Szczoczarza. Łukasz Szczoczarz jeszcze raz do Piotra Prędoty. Piotr Prędota ładnie zabrał się z tą piłką. Piotr Prędota, a jednak ta piłka odskoczyła za mocno Prędocie i z autu Resowia. No i trwa już doliczony czas w 80. derbach Rzeszowa. Sławomir Szeliga. Gil. Uwaga, Patryk Zieliński, gol! Ależ fantastyczne trafienie! Patryk Zieliński, 3-0 dla Stali Rzeszów. Doliczony czas gry, Patryk Zieliński ustala rezultat tego spotkania. Tutaj nikt i nic już nie odbierze kompletu punktów drużynie Stali Rzeszów, podopiecznym trenera Marcina Wołowca. Byli lepsi w przebiegu całego tego spotkania zawodnicy Stali. No i potrafili to potwierdzić zdobytymi bramkami w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze od środka Resowia. Buczek. Kanach. Patryk Zieliński. I Resowia. Patryk Zieliński. Ucieka lewą flanką Maślany. Mamy aut dla Stali. Zacznie z boku Maciej Maślany. Uwaga, jeszcze jedna próba dośrodkowania. Zieliński, Maślany, Maciej Maślany ładnie na jeden kontakt Stalowcy. Wandzik bez ryzyka, poza linię boczną, obrońca Stali Rzeszów. Faulowany z numerem 13 Radosław Kanach. Okay. Dawid Kaszuba.
Szymański, Szczoczasz. Łukasz Szczoczasz, faulowany od tyłu przez Adamskiego. Odrzut wolnego Michał Szymański. Od początku do końca. Dzisiaj drużyna Stali była lepszym zespołem. No i wyjadą z tego gorącego terenu z kompletem punktów zawodnicy popularnych Żurawi. Tymczasem jeszcze próbuje Resowia. Szukają bramki honorowej w tym spotkaniu zawodnicy gospodarzy. Szczoczasz. Na czas doświadczony gracz Stali. Ostatni gwizdek sędziego. Koniec tego meczu. 22. kolejka trzeciej ligi Lubelsko-Podkarpackiej. Derby Rzeszowa. Resowia przegrywa dzisiaj na własnym obiekcie ze Stalą 0-3. Bramki w tym meczu zdobywali Łukasz Szczoczasz, Piotr Prędota i Patryk Zieliński. 3 punkty dla Stali Rzeszów. Dwukrotnie zwyciężają w tym sezonie swoich rywali zamiedzy stalowcy. Z naszej strony na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę oraz wspólne emocje dziękuję Państwu. Łukasz Kluwczyński. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.